Ewidentnie mamy dowody na to, że okazja kosztuje. Dobra, rewelacyjna cena zazwyczaj wiąże się z jakimiś mankamentami. Brak jednej części dowodu rejestracyjnego. Po naszemu, gdybyśmy to chcieli nazwać, to jest ta czerwona książeczka, tak zwana karta pojazdu, czyli coś, co tworzy potwierdzenie tych danych, które widnieją w pierwszej części. Odtworzenie tego bywa niemożliwe. W niektórych przypadkach okazuje się, że one bywają zatrzymane ze względu na kolizję, na de facto stwierdzenie, że ten samochód nie powinien być dopuszczony dalej do obrotu. Wspomniałbym o jeszcze jednym problemie, który niestety dotyka mieszkańców. Wiąże się on z zakupem u osoby, która nie prowadzi działalności z tym związanej, czyli nie opłaca funkcjonującego przedsiębiorstwa, który zajmuje się importem samochodów z zewnątrz. Kupuje od sprzedawcy, od na przykład niemieckiego, w którym jest zawarta umowa między tym handlującym samochodami i Niemcem. Ta osoba nie chce się ujawniać, zatem podpisana umowa z Niemcem ląduje w koszu. Na nowym formularzu spisana jest sprzedaż, gdzie pojawiają się oryginalne dane Niemca, a rubryki tego, które kupuje w Polsce, są wolne. I takie oferowane dokumenty należy tylko i wyłącznie uzupełnić i podpisać, fałszując również podpis niemieckiego właściciela. A zatem dochodzi do sfałszowania dokumentu zawartej transakcji, no i pojawia się problem z rejestracją. Nie gódźmy się na to, byśmy zawierali transakcję z osobą anonimową. Powinniśmy mieć od tej osoby otrzymany dowód osobisty, byśmy zidentyfikowali tę osobę, paszport. Po drugie, wszystkie dane powinny się tam zgadzać. Nie może być jakiegoś wyjaśnienia, że coś zostanie uzupełnione. Jeżeli coś takiego się trafia, proszę bardzo zwracać na to uwagę, bo duże prawdopodobieństwo, że potem nie można będzie niczego uzyskać. Trzecia sprawa to jest to, żebyście Państwo mieli jakieś gwarancje. To znaczy, żeby ktoś uczestniczył w tej umowie podpisywanej, żeby to nie było tak, że tam ktoś kogoś zna i pośredniczy w sposób piętrowy i mamy do czynienia z jakimiś trzema, pięcioma świadectwami. Zatem posiadamy wiedzę, jak ten samochód wygląda, jakie towarzyszą sprzedaży dokumenty i Państwo macie wątpliwości, zapraszamy do konsultacji u nas, czy taka transakcja zakończy się u nas szczęśliwą rejestracją. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, przedstawimy Państwu listę wniosków, które trzeba złożyć temu, który sprzedaje, żeby zostały one uzupełnione i możliwa była rejestracja.